jestem alkoholiczką. Mam aktualnie 10 miesiąc abstynencji. Przeszłam terapię podstawową w Radzimowicach w październiku 2016 roku i w kwietniu tego roku przeszłam terapię pogłębioną, również w Radzimowicach. Moje życie, jak było w czynnym nałogu, było teraz z perspektywy czasu, jak się patrzy na to, no było straszne w tym sensie, że byłam zła dla siebie, zła dla mojego otoczenia, coraz bardziej się zamykałam. No można powiedzieć, że tak byłam na linii prostej do tego, żeby się złapić, bo no nie było dobrze, no byłam wściekła. Każdy problem w swoim życiu rozwiązywałam przez alkohol. Każdą szczęśliwą chwilę rozwiązywałam przez alkohol. I alkohol zawsze był dobry do tego, żeby się zmotywować, żeby wstać z łóżka, albo żeby poprawić sobie humor. Byłam nieszczęśliwą na pewno osobą. I ponieważ uważałam się za nieszczęśliwą osobę, dlatego też piłam po prostu. I już w ostatnim okresie to było tak, że w ogóle odcięłam się od rodziny, od przyjaciół, od ludzi, którzy, no, dla których byłam bardzo ważna. No nie było to dobre życie na pewno. To w pijanym życiu było najtrudniejsze. Po pierwsze dostrzeżenie tego, że jest problem. Co jeszcze no, było? Problemem było to, że no, nie chciałam być złośliwa dla ludzi, byłam bardzo złośliwa, byłam taka kolczasta, nieprzyjemna. I im bardziej byłam nieprzyjemna, tym bardziej cierpiałam, im bardziej cierpiałam, tym więcej piłam i tym bardziej byłam nieprzyjemna, więc było takie po prostu zamknięte koło. Na początku jest bardzo fajnie, bo czy narkotyki, czy alkohol, inne rzeczy no, dają poczucie bezpieczeństwa, euforię, różne inne stany świadomości, przynajmniej u mnie tak było. W pewnym momencie cały krajobraz się zmienia. Trudno nawet określić, czy to jest, jaki to jest moment. No ale kończy się impreza, jednym słowem, i zaczyna się przeżywanie każdego dnia, żeby tylko po prostu, żeby przeżyć. No. Przez jakiś czas się dobrze bawiłem. Później się okazało, że jest dużo z tym problemu. Z natury jestem samotnikiem, a narkotyki spowodowały, że stałem się już pustelnikiem. Z chwilą, kiedy się ludzie dowiadywali, czy po prostu widzieli, co się ze mną dzieje, jak wyglądam, to wiadomo, że to było naturalne, że nikt nie chciał z kimś takim przybywać. No i kółko się zamykało, więc żeby nie myśleć o tym, nie dopuszczać takiej myśli, że się jest odrzucony, no to zostaje ci ten jedyny przyjaciel, którego sobie stworzyłeś, przywołałeś, czyli uzależnienie. I próbujesz jeszcze te swoje życie razem z tym układać. Nie? Jakbym miał to podsumować jednym słowem, to było naprawdę smutne życie bez celu, w którym tak naprawdę miałem wiele rzeczy materialnych, ale nie miałem tego, co najważniejsze. Nie miałem szczęścia, nie miałem miłości. Nie miałem chęci do życia tak naprawdę. I moim przekleństwem i paliwem wtedy był alkohol. I to było takie tak naprawdę życie z dnia na dzień, życie, aby przetrwać kolejny dzień. No, ale nie miałem najmniejszej ochoty nawet wstawać z łóżka. Tak to mniej więcej wyglądało. Ja żyłem tak naprawdę bez celu. Nie miałem jakichś ambicji, jakichś marzeń. Nie miałem miejsca swojego na świecie, nie widziałem. Nie widziałem celu w życiu i tak naprawdę w końcowym etapie już było mi wszystko jedno. I czy ta ciężarówka mnie potrąci, czy ten dzień przeżyje, czy nie przeżyje. Było mi wszystko jedno. I dopiero teraz uczę się, co to są prawdziwe relacje. To były jakieś chore relacje. Jestem alkoholikiem, mam na imię Zdzich. Jestem po terapii szklarskiej, którą skończyłem 6 stycznia 2003 roku. Jak piłem, to co mogło być trudne? Wszystko było łatwe. Tak mi się w ten czas wydawało. Ja tego też do końca życia nie zapomnę, jak osoby na społeczności się przedstawiały i mówili: jestem erotomanem, jestem alkoholikiem. A ja myśl taka,
mnie naszła, a ja to kim ja jestem, tak? No nie mogłam powiedzieć, że jestem alkoholiczką, czy bo nie używałam, znaczy nie nadużywałam alkoholu, nie paliłam papierosów, byłam uzależniona od zachowań mojego męża. Jest jedna taka bardzo ważna rzecz, że osoby, które się uzależniają, w pewnym momencie tracą kontrolę nad substancją, nad alkoholem i wtedy ich życie zmienia się diametralnie, ponieważ najważniejszą rzeczą w ich życiu staje się alkohol. Wszystkie inne relacje, które wcześniej budowali z rodziną, z dziećmi, przestały mieć znaczenie. Najważniejszą relacją staje się właśnie relacja z substancją, z alkoholem. To było 11 września. Od rana piłam, no bo piłam, bo już to były te od sierpnia piłam po prostu codziennie i już piłam coraz więcej. A ponieważ ja leczę się też na depresję, więc połączyłam leki z alkoholem i to ostatnie tygodnie picia mojego były takie, że jak im bardziej byłam pijana, tym więcej miałam myśli samobójczych. Więc zadzwoniłam do moich przyjaciół, najpierw przyjaciółki, powiedziałam, że chcę się zabić. Ona przyjechała, zawiadomiła wszystkich moich przyjaciół, to jest ich ósemka. Oni zawiadomili mojego kuzyna, ponieważ oni wiedzieli, że ze mną już jest źle gdzieś od lipca i kontaktowali się z moimi rodzicami. No i zobaczyli, że jestem jeszcze przytomna, ale już jest ze mną źle, więc zabrali mnie na Kraszewskiego, to jest szpital psychiatryczny. Tam lekarz stwierdził, że nie przyjmie mnie na oddział, bo jestem nietrzeźwa. No i stamtąd skierowali mnie na izbę wytrzeźwień. I jak już ubrałam się w ten całe ubranie, a położyłam się do łóżka, no to sobie uzmysłowiłam, że już po prostu, że trzeba powiedzieć sobie prawdę w oczy, że jestem uzależniona. Ja na drugi dzień zadzwoniłam do Radzimowic, okazało się, że jest jedno miejsce komercyjne wolne i ja się zapisałam. Moim terapeutą był Wojtek. Poczułam wielką ulgę. Absolutnie nie chcę wracać do tego, co było. Po prostu bym się zapiła na śmierć. I taki główny przełom moim zdaniem stał się całkiem niedawno, kiedy straciłem rodziny, można tak powiedzieć, dom, samochód, psa, mnóstwo rzeczy, które zdawały się, że są moim miejscem na ziemi. I wtedy zacząłem odkrywać, jak bardzo potrzebuję ludzi, ale też jak bardzo jestem jeszcze niepoukładany, żeby można powiedzieć o sobie, że jestem w stanie na trzeźwo żyć. Poczułem się bezpieczny, poczułem się potrzebny, poczułem, że mogę coś od siebie dać, że nie jestem tu na pewno oceniany, że mogę opowiadać, mówić o wszystkich, tylko przyjemnych, ale trudnych rzeczach. To brałem chyba do takiego punktu w moim życiu, że stwierdziłem, że mam dość, nie chcę tego. I ja swój problem ukrywałem pod depresją i pamiętam, jak głośno powiedziałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Powiedziałem to na głos do moich bliższych, że muszę coś ze sobą zrobić, muszę jechać na terapię. Wszyscy byli przekonani, że chodzi o depresję, a tak... I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę
ja tak myślę, że ja to czuję, że muszę coś ze sobą zrobić, bo no, nie chciałem żyć tak dłużej już, bo to było... No to był zwrot tak naprawdę w moim życiu. Wszystko stanęło na głowie. Tak naprawdę ja mam wrażenie, że... ja to po czasie nazywam, bo to był proces. Ja to nazywam, jakbym się ponownie narodził. Mam taki pomysł na moje trzeźwienie, żeby opierać go na wielu filarach. I aktywne trzeźwienie jest jednym z nich. I jest to dla mnie forma terapii grupowej najlepsza ze wszystkich tak naprawdę, bo uczestniczę też w innych grupach, owszem, ale na ATS-ie czeka. I czeka się, kiedy będzie kolejny wyjazd, kiedy znowu zobaczę się z tymi ludźmi, bo to, że zawiązała się tutaj grupa, że ludzie się tak dobrze znają, że jest ta atmosfera bezpieczeństwa, to jest coś wyjątkowego. Dla mnie bardzo wyjątkowe jest również to, że mogę tu przyjechać ze swoją żoną, która jest osobą współuzależnioną i no i może zobaczyć, jak zrozumieć lepiej. Zresztą sama, mam wrażenie, jest ważnym ogniwem tej społeczności i no i wiem, że daje nam obojgu to dużo siły. Moja była małżonka powiedziała, że jeżeli czegoś nie zrobię, to się rozwiedzie, nie? No i tego się przestraszyłem, no i z pracy mnie zwolnili, miałem wypadek w kopalni i gdzieś poczułem się odrzucony i w ten czas tak, no, mówię na to, że albo będę pił, aż się zapiję, albo ten. Ale w ten czas akurat nie zadziałało to, że moja była małżonka powiedziała, że koniec i rozwodzimy się. Nie? No i ten strach powodował, że zadzwoniłem do siostrzyczki. Siostrzyczka szybko przyjechała i zawiezie mnie na detoks. I tak się zaczęło, nie? W Szklarskiej mi uświadomiono, że ja nie mam się zajmować uzależnieniem mojego męża, tylko sobą. Chcieć i wprowadzić zmiany w swoim zachowaniu, w swoim życiu. I praca w grupie spowodowała, że bardzo tak mocno to do mnie dotarło. Pamiętam, jak właśnie jedna z koleżanek z grupy powiedziała: Halina, jak ty się mogła w ogóle do tego dopuścić, żeby on cię tak traktował? Zauważyłam, że ludzie, którzy kończą terapię, pojawia się coś takiego w ich życiu jak pustka. W momencie, kiedy decydują się, że zrywają relacje z nałogiem, pojawia się pustka i ci ludzie nie wiedzą, co w tej pustce zrobić. I pomyślałam, że program Aktywne Trzeźwienie będzie jakby formą wypełnienia tej pustki. I okazuje się, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do tego, jakby na te nasze spotkania, to czego doświadczają, to jest pewna magia związana z tym, że oni uczą się zastępować relacje z alkoholem, z substancją, z butelką, z hazardem, relacją z prawdziwym człowiekiem. Są takie piękne słowa, które mówią, że nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. No i to, co się tutaj dzieje, i to, czego ludzie doświadczają, jest właśnie potwierdzeniem tego. Nie muszę zabiegać o tego, żeby ktoś mnie lubił, bo mnie po prostu lubię, ludzie lubią, akceptują to. Dużo uczę się od ludzi. Fajnie jest przebywać z ludźmi, którzy trzeźwieją, każdy na swój sposób. To, jakie mam teraz możliwości rozwoju, jak się rozwijam i jak widzę, jak ludzie wokół mnie i moi przyjaciele i rodzina są zadowoleni z tego, jak jest. To mi się podoba. Sztuka mi towarzyszyła, tak szeroko rozumiana, od początku, jak pamiętam, w życiu. Bo uciekałem na przykład tam w te klimaty lasów zielonych, drzew, gór i tak dalej. I to była jakaś inspiracja. Później pojawiło się zainteresowanie literaturą, muzyką. I
gdzieś mi to było zawsze bliskie, natomiast dopiero poznając siebie przez terapię, zobaczyłem, że ja w ten sposób się komunikuję ze światem tak naprawdę. Co mi uświadomiło, że jest mi to bardzo potrzebne, to jest mówienie, komunikowanie się ze światem. W czujności coś, co jest fajnego. Myślę, że taka krystaliczność, to się czuje. Takie przejrzyste powietrze. Podróż na wschód. Uwielbiam wschód, a wiem, że ich kultura jest z reguły tak nastawiona, że oni tam za bardzo żółwkami nie są. Natomiast dla mnie też wschód jest takim symbolem. Symbolem lepszego świata, lepszego gdzieś życia. I uważam, że no właśnie, będąc tylko trzeźwym, jestem w stanie wsiąść do tego pociągu, nie? I pojechać na wschód. W moim życiu dzieją się codzienne, ja to nazywam powszednie cuda, których w pijanym życiu na pewno bym nie zauważył. A dziś potrafię się zachwycić. Potrafię się zachwycić tym, że tu jestem. Potrafię się zachwycić moimi bliskimi, relacją, wolnym czasem, no, wieloma rzeczami. I tak naprawdę traktuję to jako podróż. Jestem zachwycony z tym, co się dzieje w moim życiu, ale nie mogę się doczekać, co będzie dalej, bo mam wrażenie, że to jest jedno wielkie odkrycie, tak jakbym na nowo i odkrywał siebie i bliskich i miejsca, w których przecież byłem i sytuacje, w których byłem. Wszystko jest dla mnie nowe, coś nowego i no i tak naprawdę nie mogę się doczekać, co będzie dalej, bo wiem, że życie jeszcze mnie nie raz zaskoczy. Warto dać sobie szansę. Warto sobie dać szansę nawet, jeżeli nie ma się wielkiej nadziei, ale jeżeli ta nadzieja się tli, to warto sobie dać szansę, bo mogą stać się cuda. Komfortowe życie. Komfortowe życie, które jest pełne koloru. Koloru, zapachu, fantastycznych ludzi. To mi daje takie poczucie wolności. Tak, że jestem w 100% sobą, mogę mówić o tym, co myślę, co czuję. Dla mnie jest to wspaniałe. Wspaniała grupa, wspaniała inicjatywa i bardzo potrzebna, bo to jest takie miejsce dla mnie bardzo bezpieczne. Ja chciałabym powiedzieć wszystkim osobom uzależnionym, że zmiana jest możliwa, że trzeźwienie ma sens, że trzeźwienie jest czymś niezwykłym, jest czymś pięknym i że trzeźwienie to jest wychodzenie na wolność. Jest to nie tylko odbudowa siebie, ale jest to odnajdywanie sensu swojego życia, sensu istnienia. Trzeźwienie określa nas jako ludzi, więc że warto, po prostu warto to zrobić, bo to jest możliwe. To jest Radzimowice, to jest tak jak w tej książce, jak Feniks z butelki. I to był ten, no wiesz, takie to nowe przebudzenie, nie? Że atmosfera, ludzie, no przede wszystkim terapeuci, nie? Gdzie przez pierwsze 2 tygodnie no, nie widziałem siebie tam i no, co ja tam robię, nie? Ale to moje takie myślenia. Później dopiero jak z Wojtek mnie wziął na krzesełko, jak zaczął mną wycierać, to no, poryczałem się, poszedłem do góry, rozpakowałem i w ten czasie zaczęło. No. I coś w środku zadziałało. Trzeźwość jest w moim człowieczeństwie, że mogę teraz o sobie mówić jako, że jestem człowiekiem. Nie mogę siebie nazwać człowiekiem w okresie, kiedy się alkoholizowałem, piłem, staczałem, nie? Bo tego człowiek nie robi. No. A teraz no, z dumą mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem. Nie? W słowie człowiek, to jest tu, nie? No i z tym się dobrze czuję, dlatego lubię mówić, że jestem szczęśliwym, wolnym człowiekiem. No.